Witam serdecznie Państwa. Miło mi widzieć tak liczne grono. Mam nadzieję, że sporo osób też nas obserwuje w internecie. Temat. Day trading. Dwa podejścia, dwa sposoby zarządzania pozycją. Będę się koncentrował bardziej na day tradingu, aczkolwiek też zobaczcie slajdy dzienne, żeby pokazać pewne założenia, pewne rzeczy, które możecie zobaczyć na wykresach dziennych. Będę się odwoływał też do kursu, który był zrobiony przeze mnie dla klientów XTB. Wybór zagrania jest bardzo istotny, ale chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, zwrócić uwagę Państwa na wpływ mentalny na jakość naszego tradingu, samego zagrania, nie tylko zagrania, ale sposobu zarządzania i sposobu prowadzenia pozycji. To każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze dla mnie, jeśli chodzi o zarządzanie. Nie mówię tutaj o setupie. Czy dla mnie lepsze jest piramidowanie pozycji? Kto z Państwa rozumie pojęcie piramidowania pozycji? A kto nie rozumie? No, nieliczne osoby. Dobra, mam nadzieję, że to jeszcze wyjdzie w trakcie. Stosowanie zarządzania na bazie targetu dnia, tak? Także ilość, którą chcę zarobić punktów czy pieniędzy danego dnia i tutaj kończę dzień. Czy trzecie podejście, które okazało się dla mnie bardzo wygodne na pewnym etapie mojego tradingu, czyli zmniejszanie pozycji, skalowanie do dołu. Patrząc na sposoby zarządzania, na prowadzenie pozycji, myślę, że nie doceniamy tego, albo nie zauważamy, czasami nie chcemy zauważyć, jak to wpływa bezpośrednio na nas. Chciałbym na bazie mojego doświadczenia i na bazie tych lat spędzonych przy różnorakim tradingu, tak? To nie można powiedzieć, że to jest lepsze, to jest gorsze, też przy inwestowaniu. Chciałbym zwrócić na rzecz, która bardzo często jest pomijana i o której nie chcemy słyszeć, albo czasami bardzo często zapominamy, szczególnie na początku, jak rozpoczynamy przygodę, szczególnie z tradingiem, z day tradingiem, czyli mówię, tutaj bardziej to adresuję do ludzi młodych, którzy chcą z tradingu uczynić swój zawód i sposób na życie i szukają tu obietnicy szczęścia, czyli usiąść z laptopem nad basenem, nad pięknej plaży, zagrać, zarobić pieniądze i być szczęśliwym, cieszyć się z tego. No mi się to nie udało. Ja spędzałem po 8, 10, 12 godzin przy komputerze. Rzeczywiście zarabiałem bardzo dobre pieniądze, ale koszty są tego też duże. To nie wyglądało w ten sposób, że to jest laptop przy basenie czy komórka i jest okej. To jest ciężka praca. To jest ciężka praca, z której trzeba sobie zdać sprawę, a ilość czasu spędzona na tym tradingu bezpośrednio przekłada się bezpośrednio na człowieka, czyli wpływa na to, na nasz mózg, na naszą biochemię, jak zaczynamy funkcjonować w przyszłości. Jeżeli popatrzycie na badania dotyczące traderów, ile czasu dobrzy traderzy na rynku, handlujący na rynku, myślę, że mało się o nich pisze, nie są też tak znani, bardziej znani są inwestorzy. Ile czasu oni żyją i tradują dla funduszy? To jest 10-15 lat. Potem następuje coś takiego jak wypalenie zawodowe i stają się szkolącymi, stają się trenerami w szkołach tradingu dla nowego narybku, dla nowych tak zwanych dojnych krów, którzy pójdą do funduszy i będą tymi najlepszymi. Po prostu przekazują swoje doświadczenia. Te doświadczenia też bazują na pewnych zmianach rynku, które i oto zmianach nie tylko rynku, ale i otoczenia rynkowego i tego, jak wygląda rynek. Ja zawsze się śmieję z tego, jak mi się przypominają, tak z mojej perspektywy, duże krachy, takie zdarzenia jak koniec hossy internetowej, czyli krach w 2000 roku, problemy rosyjskie czy argentyńskie, czy flash krach 6 maja 2010 roku. Po przeżyciu czegoś takiego apetyt na ryzyko takich ludzi, którzy to przeżyli i widzieli, z czym to się wiąże, znacznie maleje, tak? Czyli tu następuje pewna obrona przed czymś takim. Ja tutaj się odwołam do wykładu Jacka Kubraka, chyba sprzed 2 lat, to nie było na Masterclassie, to było na Invest Cuffs chyba. Nie wiem, czy przypominacie, ci, którzy nie widzieli tego wykładu, to powinni zobaczyć taki patyczek,
który po iluś przegięciach notuje mikropęknięcia. Mikropęknięcia, które z jakimś czasem powodują, że ten patyczek się przełamuje. Tak jest też, to się dzieje w traderze, tak? To się dzieje w traderze, który w warunkach emocjonalnych, zmienności, dużej na rynku niepewności, no podlega mocnym wpływom również biochemii, która się dzieje. Pełne stany euforii, to wszystko gdzieś tam się odbija i odkłada. Chciałbym to wam uświadomić. Zawsze mówiłem na takich spotkaniach głównie o strategii, o analizie technicznej, wolumenie, geometrii, jako tym miejscu do zagrania, sposobie zagrania. Tak? To jest coś, co przemawia do nas. Tak? Strategia, jakiego masz stocha, jaki wskaźnik używasz, co robisz, jak tradujesz. Tak? Zapominamy przy tym wszystkim o tym, że ten trading powinien być dopasowany do człowieka. I to człowiek jest głównym podmiotem tego tradingu. Kiedyś Gilmour nam powiedział, zresztą to było widać po nim, trading jest osobistym działaniem. W tradingu jesteś sam ze sobą. I ty musisz być szczery sam ze sobą. Nie na zewnątrz, tylko sam ze sobą. Ty musisz sobie ten trading poukładać. Musisz znaleźć swoje miejsce na wykresie. To miejsce na wykresie to nie jest interwał, świeczka, setup, tylko to jest również to, jak ty funkcjonujesz w swoim otoczeniu, w których godzinach możesz tradować, jak to wpływa na twoją rodzinę, czy ty chcesz mieć tą rodzinę, czy nie, ile masz pieniędzy, czy ty z tych pieniędzy z tradingu chcesz żyć, to jest tylko dodatek do twojej normalnej pracy, czy jesteś w stanie z tego kapitału, z którym zaczynasz, utrzymać się, krótko mówiąc, i jak to ten stres związany z utrzymaniem się będzie wpływał na ciebie. I na te elementy chciałbym bardzo mocno zwrócić uwagę. Także dzisiaj skupimy się bardziej na samym zarządzaniu i jak to zarządzanie wpływa mentalnie na nas. Dobra, do rozważań będziemy patrzyli na pewne setupy, pewne układy. Ja chcę wprowadzić Państwa, zadać te parę pytań, też trochę bardziej interaktywnie poprowadzić ten wykład. Będziemy bazowali na pewnych setupach i pewnych układach do rozegrania, bazując na sygnale, który jest wbudowany w X-Station, nakład versus rezultat. To są te strzałki, to jest takie pytanie jeszcze. Kto z Państwa był uczestnikiem kursu, który ja zrobiłem dla XTB? Widzę, że stosunkowo niewiele osób. Dobra. Te sygnały, te strzałki, to jest jedno z praw Wyckoffa. Nakład versus rezultat. One są uzależnione od spreadu świecy i wolumenu, który się pojawia na nim. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli rynek wykonuje jakiś ruch, na przykład tutaj, wykonuje jakiś ruch, w pewnym momencie pojawia się relatywnie duży wolumen, mimo że on tutaj nie jest do końca widoczny, bo to jest ten czwarty wolumen od końca, ale relatywnie do zmienności, do spreadu świecy, ten względem poprzednich świec, jest na jednostkę zmiany ceny znacznie większy. Co to oznacza? To oznacza po prostu akcję na taśmie, akcję w karnecie. W pewnym momencie tego spadku, kiedy jest panika, trend spadkowy, rynek spada, będzie spadał, duża czerwona świeca, panika, sprzedajcie akcje, bo będzie tylko taniej, pojawiają się goście, którzy doceniają miejsce, w którym jest, uważają, że jest tanio i zaczynają na tej panice kupować, bo mogą zakumulować. Czyli nagle w miejscu, gdzie na danym poziomie mogłoby się pojawić na przykład 1000 akcji czy 10 kontraktów, pojawia się 30 kontraktów. Czyli my jadąc do góry i akumulacja się odbywa bardzo często na spadkach, czyli na tak zwanym gridowaniu, o której tutaj będziemy mówili z punktu widzenia dużych. Tak? Rynek spada, my chcemy sprzedawać, bo widzimy tylko, że będzie spadało, a pojawiają się większe zlecenia kupna. I to jest nakład versus rezultat. Zapraszam do kursu, o tym więcej mówię też o pozostałych prawach Wyckoffa. No tutaj nie będziemy na to mieli czasu, ale to są sygnały, nakład versus rezultat z dnia. Na potrzeby naszych rozważań chciałbym, żebyśmy wzięli jeszcze jedną uwagę. Tutaj macie czerwony prostokąt, zielony, czerwony. To jest określenie trendu na podstawie teorii doła. Coraz wyższe szczyty, coraz niższe dołki z punktu widzenia tego wykresu dziennego.
to podejście do rynku trendowego, czy jest, jakim jest trendzie, będziemy używali później do rozważań, do potencjalnych setupów, na które chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę. Tutaj są szybko ustawienia akurat tego wskaźnika gęstość akumulacji, gęstość dystrybucji. Jakby ktoś chciał, można się nimi pobawić i zmieniać te ustawienia, ale to też nie jest tematem naszych dzisiejszych rozważań. Patrząc na ten wykres dzienny jeszcze, no chciałbym pokazać tym, którzy są bardziej inwestorami, też zwrócić uwagę, a nie traderami, daytraderami, że wartość tego wskaźnika z punktu widzenia wykresu dziennego no, jest całkiem fajna, tak? Że daje pewien potencjał. To jest DAX. Jeżeli popatrzymy sobie na te sygnały, niebieska strzałka od dołu to jest potencjalne kupno, niezależnie od trendu, czerwona potencjalna sprzedaż. Jeżeli prześledzimy te sygnały na wykresie dziennym, na poziomie od początku roku, to są pozaznaczane i zakładamy wejście. Nasze wejście to jest sygnał na wejście powyżej bara sygnalnego, świecy sygnalnej, prowadzenie pozycji po barach, czyli coraz wyższe dołki poszczególnych barów, złamanie tej sekwencji to jest stop loss, czyli tu mieliśmy nowy szczyt, dołek, złamanie to jest zamknięcie pozycji. Czyli na tym przykładzie wejście tutaj powyżej tego bara, zamknięcie pozycji poniżej tego bara. To jest zrozumiałe? Prosta technika prowadzenia po barach pozycji, trailing stop po barach, wejście po pozycji sygnalnej. Z punktu widzenia okresu tutaj badanego, czyli mniej więcej od początku roku, okazało się, że mogliśmy, te pozycje się znoszą, pozostałe, które były trady mniej więcej na zero, wychodzi, że mogliśmy zarobić 530, 170, 110, czyli 600, 700, jakieś 800 punktów do tego momentu. Tutaj nie wiadomo, co się wygenerowało, prezentację robiłem trochę wcześniej, rynek chyba jest gdzieś tutaj, tak? Także tutaj z tego tradu też byłby fajny zysk z punktu widzenia dziennego, jako sygnałów, tak? Sygnałów, czysty sygnał, nakład versus rezultat, nie dokładając nawet innych filtrów. Spokojne inwestowanie w miarę, tak? Nie to, co będę za chwilę mówił o day tradingu. A tutaj przykład, ten sam wskaźnik, nakład versus rezultat, czyli ja w szkoleniu mówię o tym wskaźniku jako o triggerze, czyli wyzwalaczu do zajęcia pozycji przy pewnych jeszcze układach. Tam troszeczkę to dokładam pewne układy, spring, uptrust, rzeczy omawiane na szkoleniu. Żeby podejść do wykresu intradayowego, to jest wykres pięciominutowy. Pięciominutowy, te prostokąty, które miały miejsce, chodziło o to, mi tutaj akurat na zielono zaznaczyłem, ale to jest trend na dniach spadkowy, czyli to jest 2 października akurat. Wybrany dzień, znowuż trochę losowo, trochę specjalnie pod szkolenie, żeby pokazać możliwości na wykresie. Analizujemy DAX-a tutaj akurat. Jeżeli popatrzymy sobie na ten sygnał, pojawia nam się sygnał sprzedaży intradayowy, pięciominutowy. Znowuż, strategia prosta. Wejście, otwarcie pozycji poniżej bara, powiedzmy prowadzenie pozycji po barach pięciominutowych do zamknięcia. Taka strategia i próbujemy popatrzeć, jak to się będzie zachowywało. To jest ten nasz trend, jesteśmy w tym obszarze, bo jesteśmy gdzieś tutaj 2 października, jesteśmy w trendzie spadkowym, czyli to jest zagranie gdzieś tutaj, w tym trendzie spadkowym. Czyli zakładamy dodatkowy punkt, że jest to trend spadkowy. Okazuje się stop loss powyżej bara. Pierwszy trade dnia, godzina dopiero, jeśli chodzi o sam sygnał, czyli jeszcze jedna uwaga. Gramy w trendzie spadkowym na dniach tylko do dołu, nie do góry. To jest chyba, mam nadzieję, że jasne, może tego nie dopowiedziałem, ale kierujemy się trendem dziennym i zagrywamy do dołu. Pierwszy trade, niestety 5,5 punktu, wylatujemy. Tutaj był trigger wejścia pozycji, wylatujemy na stop lossie. Mamy następnych parę minut kolejny sygnał. Wchodzimy czy nie wchodzimy, tak? Bo tutaj z punktu widzenia trendu dnia od rana, no generalnie jest to trend spadkowy. Tutaj mamy załamany ten po price action trend krótkoterminowy. Mamy sygnał, wizualnie jest to trend spadkowy na możliwość kontynuacji ruchu. Wchodzimy czy nie wchodzimy? Tu pozostaje pytanie. Wejście było tu, stop loss tu, jesteśmy w tej sytuacji, mamy 8 punktów po tych 5. I teraz pytanie do Państwa, co robicie? Zamykacie, kto by z Was teraz zamknął pozycję i powiedział, jestem lekko na plusie. Ręka do góry, kto by zamknął pozycję? Jedna osoba, z 4 godzin. To są 5 minutówki, Grzegorz. Dobra, kto by trzymał dalej?
No to widzę, że nie chcecie ze mną proszę Państwa współpracować, bo tu z 5 osób zostało, dobrze to, że... Ale mamy ewidentnie trzymających, mimo że tych wąsów trzymających dalej. To ja się pokuszę trochę dalej i teraz jesteśmy po kolejnym sygnale, czyli ci, którzy Grzegorz zamknął, 3 punkty do domu, zamknięte, mamy 30 punktów. Mieliśmy pierwszy sygnał, drugi sygnał. Dla uproszczenia zadam jeszcze pytanie w następujący sposób, żebyśmy sobie łatwiej to przeliczyli. Mieliśmy pierwszy trade dnia nieudany, minus 10 punktów na DAX-ie. Dla kogo to jest dużo? Nie ma nikogo. A dla kogo to jest mało? Dobrze. Dobra, na kontrakcie powiem jedno. Na kontrakcie jeden kontrakt futures na DAX-ie to jest jeden punkt, to jest 25 euro, czyli 20 punktów na jednym kontrakcie to jest 500 euro. Dobra dniówka? Czy zła dniówka? Odwiedzę. Dobra. I teraz jesteśmy w sytuacji takiej. Pierwszy trade mieliśmy minus 10, mieliśmy tutaj plus 30 punktów i mamy, rynek zaczyna rosnąć po sygnale, mamy plus 20, czyli 10, mamy plus 20 w tym tradzie, tak? Widzimy, że nam ucieka rynek do góry. Wyższy dołek, sygnał, nakład versus rezultat. I teraz musimy podjąć decyzję. Co robimy? I to jest pytanie. Jak się czujecie? Tu jest parę pytań, tak? Chciałbym, żebyście się zastanowili i odpowiedzieli sobie na to pytanie. Boisz się o swoje zagranie, bo pierwsza była strata i zysk ucieka? Kto tak się czuje? Ręka do góry, proszę. Okej. Myślisz, że rynek pójdzie po twojego stop lossa i cię wyrzuci? Kto tak się czuje? Okej. Masz nadzieję, że rynek będzie podążał jednak w twoim kierunku i zawróci w twoją stronę, czyli po tym wzroście krótkoterminowym będzie kontynuował spadki? Kto tak myśli? Mniejszość. Czuję mieszaninę wszystkich tych uczuć, czyli mam w głowie mętlik. Chyba najwięcej. Nie czuję nic spektakularnego. Jestem zimny jak lód. Super, parę osób. Żadne z powyższych. Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne przemyślenia na ten temat? Akurat nic. Dobra. I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie postawili to pytanie i porozmawiali szczerze sam ze sobą. Jak ja się w tej sytuacji zachowam? Jak ja się będę czuł? A co przede wszystkim będę czuł na koniec dnia i następnego dnia, niezależnie co zrobi ten rynek? To ja muszę być tutaj kierownikiem, a nie rynek kierownikiem mojej głowy. To jest jedna dla mnie jedno z elementarnych podejść, które myślę, mało osób sobie z tego zdaje sprawę i potrafi sobie z tym poradzić. Jeszcze raz zapytam, kto z was zamyka pozycję w tym miejscu? Dobra, to jest... Tak, 30, mam plus 20 punktów. Dobra. Kto nic nie robi? Czeka dalej. Dwójka. Mniej osób. Przesuwam tylko stop lossa i trailuję, prowadzę pozycję. Okej. A reszta się nie wypowiedziała, rozumiem. Czyli mamy tak mniej więcej po 1/3, tak blisko patrząc na reakcję sali. Dobra. Wiecie, co zrobiliście? Te osoby, które się określiły. Mówiłem o tym, że z punktu widzenia zarządzania 20 punktów na DAX-ie to jest dobra dniówka mniej więcej, tak można sobie powiedzieć. Tak dla mnie z punktu widzenia takiego tradowania, że na przykład jeżeli mam profit dzienny, jeżeli odpowiednio zarządzam, to może być dobra dniówka, 220 punktów dziennie, a codziennie. A jak się czujecie teraz, ci, którzy zamknęli pozycję? Nic się nie stało. Bardzo dobra odpowiedź. A ci, którzy nie zamknęli, zamykają? Czy ktoś z tych, którzy nie zamknęli, zamyka? Okej. Dwie osoby na 5 się wykruszają, czyli jeszcze 3 czy 4 twardzieli nam zostało. A teraz? Jest sygnał, nakład versus rezultat, kolejny sygnał, świeca z cieniem, może to być odbierane jako sygnał z punktu widzenia nakładu versus rezultat. Jakieś wolumeny większe się pojawiły, coś tu się można doszukać. Czy ktoś teraz zamyka kolejny, bierze większy profit z tych, którzy nie zamknęli jeszcze? Następny. A kto jeszcze ma otwartą pozycję?
Okej, dobra, czyli jest jeszcze trochę otwartą pozycję. 185 punktów na koniec dnia. Jak się czują ci, którzy zamknęli po 30 punktach? Nic się nie stało, tak? Nie macie z tym problemu mentalnego. I to jest bardzo, i to jest wasz plus, że do tego doszliście, że traktujecie to w sposób, okej, nic się nie stało, następnego dnia jest normalny dzień handlowy, do tego podchodzę. Największym błędem jest to teraz zmiana strategii, ja będę teraz trzymał pozycję. Czyli teraz będę łapał te dni trendowe i ich szukał, tak? To jest jeden z przypadków dni trendowych. Chciałbym wam pokazać pewne spojrzenie na rynek przez pryzmat takich dni trendowych, żebyśmy sobie uświadomili teraz, tak? Że takich dni trendowych, znowuż, nie robię za was całej analizy, statystyki, wziąłem ostatnie 2 miesiące na DAX-ie i popatrzyłem tylko pod względem dni, w których można było, gdzie przelot był 180-350 punktów mniej więcej, czyli gdzie zmienność była relatywnie duża, która potencjalnie dawała nam moment zarządzania pozycją wręcz przez dodawanie pozycji, czyli przez piramidowanie w trendzie, czyli dni trendowych. Ich mamy raz, dwa, trzy, 8 dni w ciągu 2 miesięcy, czyli średnio 4 miesięcznie. Możemy tę statystykę rozciągnąć bliżej, dalej, porównać. Trochę różne liczby będą wychodziły, ale z tego mamy mniej więcej, że takich dni powinniśmy mieć 4. Jeżeli przyjmiemy średnią 180-350 punktów, to jeżeli dobrze rozegramy te 4 dni w miesiącu po 270 punktów, to mamy 1080 punktów, a tutaj 16 dni pozostałych. Ja zakładam jeszcze jedną rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę przy DAX-ie, że my będziemy rozgrywali generalnie open, otwarcie rynku. Bo kolejną cechą, którą można zauważyć dla wykresu dziennego, dla DAX-a, jest to, że jak popatrzycie na te świece, 8, zobaczcie, nie ma cienia po otwarciu. 7, zobaczcie, cen, bardzo niski cień od dołu, po otwarciu. 6, brak cienia po otwarciu. 5, tutaj, niewielki cień po otwarciu. 4, niewielki cień po otwarciu. 3, bez cienia. 2, bez cienia. 1, niewielki cień po otwarciu. Ten niewielki cień to jest rzędu 20 punktów. Czyli założenie strategii jest takie. Otwieram codziennie na otwarciu, muszę zdefiniować jeszcze kierunek, na przykład zgodnie z kierunkiem dziennym albo pilnuję się otwarcia. Wychylenie powyżej 20 punktów od otwarcia, zamykam pozycję, to jest moja strata, 16 razy po 20 punktów. I trzymam do końca dnia, nawet bez piramidowania. To jest potencjalna różnica wyniku miesięcznego. Statystyczna, bazująca na 2 miesiącach, nie jest to odległa statystyka, możecie się pobawić w dalsze statystyki, tak? I to pobudować. Czyli konsekwentnie na dzień dobry szukam otwarcia rynku w danym kierunku, stop loss 20 punktów, możemy wyliczyć, czy to będzie 21 czy 25, w kierunku przeciwnym. Jak mnie wyrzuci, to nie złapię rynku, a jak złapię rynek trendowy, to średnio złapię 270 punktów. Trzymam do końca. Okazuje się, że ta strategia dla DAX-a na tym okresie dosyć ładnie pracuje, tak? Możemy się nad tym zastanowić. Dobra. Uświadommy sobie, że tych większość trade'ów według naszej takiej strategii jest bliska break-even lub stratnych, czyli tych 16 strat mamy. Nieliczne zagrania często robią wynik. Te 4 zagrania robią nam wynik miesięczny. 4 zagrania to jest jedno zagranie tygodniowo. I teraz zadajcie sobie pytanie, jak się czujecie po 4 stratach pod rząd dniach? Przychodzicie do pracy, do wykresu, strata, 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 strata. 5. dzień musi być zysk, strata. 6. strata. Potem przyjdą 2 dni trendowe. Tylko jak wy się z tym czujecie, tak? Jeżeli macie mały kapitał i do tego w ten sposób podchodzicie, to może was, krótko mówiąc, załatwić, tak? Mimo że jakaś statystyka stoi po waszej stronie. Do przemyślenia. To wy musicie sobie odpowiedzieć, czy was na to stać z punktu widzenia portfela, z punktu widzenia waszej psychiki. Oczywiście pozostaje pytanie, jak selekcjonować dni tradingowe, tradeowe, takie kiedy mamy dzień o tej dużej zmianie. Tu jest pole do popisu, czyli tą ilość strat można zwiększyć. Tak? Całodzienne siedzenie i pilnowanie takiego trade'u, kiedy jest na potencjalny trend, powoduje destrukcję. Jeżeli my tak siedzimy przez cały dzień od 8 do 22 do zamknięcia,
przez 20 dni, to teraz pytanie, czy nas stać na systematyczność, żeby pogodzić się z tą statystyką? I pytanie, jakie są koszty tego rodzinne, nasze psychiczne, mentalne, tak? W zasadzie niby prosta strategia, niewiele trzeba, a w zasadzie trudna do zrealizowania. Trzeba sobie to uświadomić. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę jeszcze na jeden aspekt, o czym mówiłem, jeśli chodzi o zarządzanie pozycją. Jeżeli popatrzycie, w tej chwili przelecę dość szybko 8 tych dni tradingowych, które były na DAX-ie. Ja je przelecę dość szybko, tylko zwróćcie uwagę na jedno. Ten czerwony pasek to jest otwarcie. Potem sekwencja coraz niższych szczytów, coraz niższych denek. Czyli żebyście zwrócili uwagę, że generalnie jak jest otwarcie, to potem rynek po sekwencji coraz niższych, na przykładzie DAX-a, tych 8 dni ostatnich, które dawały nam tę zmienność, da się prowadzić w pewien sposób po coraz niższych szczytach, niższych dołkach. Co to oznacza? Można dodawać pozycje, czyli na przykład jeżeli będzie po każdym takim breaku można dołożyć pozycję. Piramidować można w różny sposób, można to robić mechanicznie, można robić po price action, można zwiększać pozycję przesuwając stop lossa na break even albo zostawiając stop lossa. To jest tych 8 dni tradingowych. Otwarcie, wąsy, pójście, tutaj było wybicie po price action, znowuż pytanie o wąs, wyższy dołek, zamknięcie pozycji, znowuż zejście, tutaj machnięcie w tych godzinach, ale to też jest ładny dzień tradingowy, który się kończy, można poprowadzić pozycję. Jeśli chodzi o piramidowanie, jakbyśmy tu piramidowali, no to z tej pozycji tu na pewno wylecimy, tak? Także ten dzień, jeżeli zaczniemy piramidować, chcąc osiągnąć wyższy zysk, budując, zwiększając pozycję, spowoduje to, że wylecimy na tej transakcji, na stop lossie. I on nie będzie, w najlepszym układzie skończy się na break even, tak? Także nie będzie tym dniem zyskownym. Czyli jeżeli dołożymy sobie to piramidowanie w pewnym momencie, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że zwiększamy ryzyko, że z tych 4 dni sukcesu w naszym miesiącu być może zrobią się 2. Ale zysk będzie optymalnie większy. Ale dla naszej psychiki odpowiednio dłuższy drawdown. Rozumiem to? Czy jesteśmy na to przygotowani? I to wy musicie sobie na to odpowiedzieć. To jest kolejny dzień. Ja przeanalizowałem 8 tych dni, żeby pokazać, że w pewien sposób da się to w ten sposób prowadzić. Można piramidowanie prowadzić mechanicznie, są różne sposoby, ale znowu to nie jest. Chodzi o to, że możemy zwiększać pozycje, dokładając pozycje zyskowne w zysku, zwiększając w ten sposób wielkość swojej pozycji, niekoniecznie kosztem ponoszonego ryzyka. Dobra, to są te sesje. Chciałem pokazać, że to się da zrobić po price action i daje to szansę. Jakie są z tego wnioski? Po pierwsze, potrzebna nam jest zmienność do piramidowania, czyli wychwycenie dnia trendowego. Dalej, piramidowanie generalnie zwiększa zysk, ale piramidowanie zwiększa prawdopodobieństwo nieuzyskania zysku. To jest co najmniej w 1/4, czyli z tych 4 co najmniej nam wypadnie w przypadku DAX-a 1 dzień, a być może 2. Wniosek, opłaca się tradować w dni, które są tak trendowe. Co na to twoja psychika? To jest główne pytanie. Musimy sobie uświadomić, jak się czujesz, kiedy częściej przegrywasz niż wygrywasz. Tylko jeden dzień zyskowny w tygodniu, a czasami będzie tydzień bez zysku, jak zaczniesz piramidować. Tak? Czy jestem na to przygotowany? Czy mnie na to stać z punktu widzenia mojego portfela? Czy jak ja się poczuję z moją wielkością portfela, jeżeli zaliczę taki drawdown? W pewnym momencie jest szansa, że przyjdzie, statystyczna szansa, że przyjdzie ten zysk, tak? To ty, każdy z nas musi poznać tolerancję, swoją tolerancję i próg strachu, bólu, kiedy nie złamiemy tych zasad. Wpływ ciągu strat na mój trading. Poza tym dochodzi jeszcze jeden element, tak? Czy żeby nie wejść w matnię codziennego siedzenia od rana do wieczora, czy jesteśmy w stanie coś zrobić odnośnie określenia dnia trendowego? Tu przychodzi nam parę rzeczy na pomoc, między innymi na przykład statystyki, że można na przykład przebadać statystycznie jakieś okresy wstecz i możemy się dowiedzieć, że w szychoście to taki dzień jest bardziej trendowy, ma większą zmienność, a przy beście to jest taki. Możemy coś takiego wykonywać, możemy posłużyć się takimi rzeczami. Możemy też, co jest dla mnie dużo bardziej sensowne, pokusić się o szukanie dnia, czyli to ma wpływ mentalny na człowieka, czyli poszukanie... Wypracowanie sobie przy dobrej analizie podejścia z punktu widzenia wykresu dziennego, poszukanie takiego dnia, w który ja będę szukał tego dnia tradingowego. I to jest na przykład
bar o dużym zakresie cenowym, kiedy mamy zmiany charakteru rynku, czyli potencjalny z punktu widzenia analizy wolumenu Wyckoffa, pojawienie się sygnału siły bądź porównanie się sygnału słabości. Spring, Brayback inaczej. To są LPS-a, poszukanie, nakład versus rezultat. To są określenia dotyczące analizy wolumenowej, które możemy do tego użyć. Ja teraz nie będę rozwijał tych pojęć, ale mamy na przykład Spring i Uptrust w trendzie, o których mówiłem na szkoleniu dla XTB, czy na przykład Maciej Goliński tutaj dzisiaj będzie mówił, ale on napisał książkę o Inside Barze i wpływ Inside Bara jako kumulacja zamknięcia, znaczy akurat Inside Bar i potencjalnie Inside Bar jako taka sprężynka, która wywołuje następnego dnia reakcję, czy na przykład dwa Inside Bary, dość rzadkie, ale wywołują reakcję. Jeżeli mamy klaster zamknięć na rynku, w jakieś parę dni zamyka się w klastrze bliskich zamknięć, to sprężynka, pozycje budują gracze i w którąś stronę ten rynek za chwilę eksploduje, daje nam szansę na złapanie tego dnia trendowego. Do tego, żeby to zrobić, potrzebna jest nam dobra analiza, dyscyplina, systematyczność i musimy sobie zdawać sprawę, że i tak pozostaje losowość każdego zagrania. Dobra, teraz szybciutko. Mówiłem tutaj o DAX-ie i to też jest bardzo ważne spostrzeżenie. Poznaj rynek, na którym grasz, bo nie zastosujecie tego do każdego rynku. Jak popatrzycie na przykład na S&P 500, mój główny rynek, na którym ja gram, ta strategia nie działa zupełnie, kompletnie. Popatrzcie, co się dzieje. Tych dni o dosyć dużej zmienności relatywnie jest relatywnie więcej na S&P 500. To jest S&P 500. To już optycznie widzicie, że tych dni o dużej zmienności jest znacznie więcej. Czyli potencjalnie mam szansę na ten ruch częściej. Zobaczcie na jedną rzecz, że świecę o wąskich knotach, jeśli chodzi o strategię otwarcia, ich jest raptem 5 w tym samym okresie, co tutaj mieliśmy 12. Jeżeli popatrzymy sobie na wąskie knoty. Czyli to rozegranie tego open jest znacznie trudniejsze. To trzeba przeanalizować te bary, ale warto w tym kontekście na to popatrzeć. Popatrzmy na drugi aspekt z właśnie zmienności, czyli tych zmiennych barów o dużej zmienności relatywnie w ciągu tych dwóch miesięcy jest 16 w stosunku do 8. Czyli potencjał jest większy, ale trudniej to rozegrać. Jak popatrzymy sobie na to już intradayowo, to zobaczcie wybrane te sesje intradayowe w Stanach. Jedna, druga. Co wy dostrzegacie tutaj? Ja mogę tak przelecieć kilka sesji, ale charakterystyczne dla sesji w Stanach jest to, że pivoty w price action wylatują permanentnie. Czyli rynek gra o pójście, złamanie price action, wybicie stop lossów i zawrotkę, o breakbacki. To są dużo częstsze. Jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie wykresy, to taki dzień, gdzie nawet tutaj jest też price action złamana, trendowe są rzadkością. Ten rynek w Stanach na S&P 500 chodzi w tą i z powrotem latając po stopy. Dużo trudniej jest prowadzić i piramidować pozycje. Tu się nie da piramidować pozycji w Stanach. Poznaj rynek, na tym grasz, to jest bardzo ważne. Price action czy statystyka, trzeba na to popatrzeć. Systematyczność jest bardzo ważna w analizie. Popatrzmy na dwa dni później. Z kolei inne podejście. DAX. Dwa dni później mamy tę samą sytuację. Trend spadkowy na minutach. Sygnał, nakład versus rezultat. Wejście poniżej, prowadzenie pozycji. 7,5 punktu, 35 punktów. Tutaj mi się zbliża do prowadzona pozycja po barach. Dała fajny zysk po tym sygnale. Tutaj ten sygnał jest przed sesją, czyli go nie graliśmy. Tu jest pierwszy sygnał. 35 punktów do wzięcia. Zamykamy pozycję czy nie? Kto by zamknął pozycję? A kto nie zamknął, by trzymał dalej? Mniejszość tym razem. Dobra, no to przejedźmy. Co jest lepsze dla mnie? Piramidowanie tutaj, szukanie dokładania, target dnia czy zmniejszenie pozycji? Każdy musi sobie na to odpowiedzieć. To jest ten dzień. Było 35, jeżeli nie zamknąłem, jest minus 8. Jak się czuję? Jeżeli nie zamknąłem, znowuż fatalnie. I teraz możemy popatrzeć sobie statystycznie, ile takich dni jest na DAX-ie. To jest akurat statystyka odnosząca się do S&P 500. Typ odwrócenia dnia V, tak zwany. 5% V z zawrotką, z cieniem to jest około 10%, ale jest ich relatywnie niewiele. Ale są. Jeżeli my będziemy chcieli trzymać pozycję, będzie to dosyć długo trwało. I teraz chcę wrócić do
trading roomu Bryce'a Gilmura, czyli mieliśmy jedno piramidowanie, czyli łapiemy serię strat po to, żeby złapać jeden dzień taki, który nam zwraca i daje nadwyżkę. Powiem, że ten sposób podejścia generalnie daje dobre wyniki, tak? Patrząc na DAX, jeżeli dobrze dobierzemy rynek, dobrze dobierzemy strategię i prowadzenie pozycji, tylko jak my się mentalnie będziemy czuli, jeżeli my mamy codziennie zarobić na rachunki nasze i staliśmy się traderem pełnoetatowym i zarabiamy codziennie, żeby się utrzymać, jak mamy taką serię strat. Musimy mieć skąd brać i czuć się bezpiecznie. Ciężko jest mentalnie sobie z tym poradzić. Ja na przykład nie mogłem. Dla mnie to było bardzo trudne, aczkolwiek próbowałem to grać i tych dni trendowych na przykład na DAX-ie bywa w miesiącu 12 nawet, są takie dni. Jak my to rozgrywaliśmy u Gilmura? Podejście Gilmura zakładające nasze podejście. I to jest, Gilmur miał świadomość tego, jak przychodzisz, założenie było, zaczynasz z rachunkiem 5000 dolarów i naszym targetem było 100 dolarów dziennie, a codziennie. Czyli zarabiasz na S&P 500, grając jednym kontraktem, dwa punkty dziennie, przy zmienności średniej 20-25 punktów, czasami była mniejsza, ona schodzi niżej, ale około 20 punktów powiedzmy, przy stop lossie, na poziomie dwóch punktów też 100 dolarów. Jeżeli w tygodniu trzy dni weźmiesz dwa punkty, a dwa dni weźmiesz dwa punkty straty, czyli per saldo zamykasz tydzień na plus 100 dolarów, to po roku podwajasz konto. Zaczynasz grać mentalnie dwoma kontraktami, czterema kontraktami w kolejnym roku, budujesz swoje konto i grasz coraz wyżej. Tak? Czyli intradayowo grasz swój target dnia. Nie próbujesz od razu wyhaczyć dużych pieniędzy, bo jest trudniej. Dla mnie to było mentalnie, dla mnie to pracowało, czyli takie podejście. Pytanie, jak długo statystycznie jesteś w stanie, to jest wyobrażenie, tak? Oczywiście to się dzieje w innym tempie. Pytanie, czy się znudzisz, czy to ci pasuje i systematycznie do tego brniesz i co robisz na przykład po czwartym, piątym roku, tak? Czy ciężko jest to utrzymać, zaczynasz kombinować zwykle i różne rzeczy, bo już masz więcej pieniędzy, zaczyna się inne podejście. Ale z punktu widzenia początkującego, tego, kto zaczyna na rynku, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby mieć tego świadomość i nie mieć tego wygórowanego. Co jest potrzebne? Edge. Precyzyjne wejście, precyzyjne prowadzenie pozycji, precyzyjny target. To są rzeczy niezbędne, które musimy wiedzieć. Ja wiem, grając swoje setupy, ja wiem, że statystyczny rynek S&P, jak poszło uderzenie, to dawał mi 4 punkty, tak? I to jest o co ja mogłem zagrać przy takim ranie, bo potem rynek się cofał, a jak robił korektę niby zaplanowaną do 50%, to oczywiście jak z ręki chciałem zamknąć, to zamykałem w najgorszym momencie, czyli na tym cofnięciu, bo mi zabierali pieniądze, tak? Jeżeli nie byłem przygotowany. Tak to działało. I to wymaga tego, tak? Czyli połączenie tych wszystkich elementów, wiem, gdzie chcę wyjść, gdzie chcę prowadzić pozycję i dokąd chcę dojść. Z punktu widzenia zaczynających trading, wydaje mi się, że to jest znacznie lepsze podejście. To jest podejście, jakie ja sobie zmodyfikowałem, czyli niejako próba dopasowania zarządzania pode mnie, pod moją psychikę. Jeżeli mi już było stać na wchodzenie większą ilością kontraktów niż jeden, to moim ulubionym setupem do rozgrywania było rozgrywanie tak zwanego setupu korekty 1:1 na ziemię niczyją. Co to znaczy rozgrywanie korekty 1:1 na ziemię niczyją? To znaczy, że mam na przykład trend wzrostowy 15-minutowy i mam korektę 10-punktową, 7-punktową na S&P 500, 7 punktów spada i zakładam, że struktura rynku price action będą zachowane, będą utrzymane. Czyli szukam tam wejścia. I teraz, jeżeli wchodzę w zgodzie z tym trendem 15-minutowym, to w tym momencie 3-minutowy czy 1-minutowy, ja mam trend spadkowy od szczytu, prawda? Musi być spadkowy. I tam na przykład korektą wiodącą jest korekta dwupunktowa, dwuipółpunktowa, korektą 1:1. Czyli zadania są postawione między bykami. Obronić korektę 1:1 z 15 minut, a zadanie postawione dla niedźwiedzi utrzymać korektę 2,5-punktową z 1 minuty. W związku z tym między korektą wyższego rzędu a korektą trendu w trendzie wzrostowym, a korektą 1:1 w trendzie spadkowym jest 2,5 punkta ziemi, tak zwanej, jak nazywam, niczyją. Czyli nikt o nią nie walczy. Bo ci, którzy pilnują trendu spadkowego, będą go pilnowali tej struktury spadkowej, a ci od dołu, z nimi się zabieram, do góry, pilnują struktury wzrostowej. I to jest taki dość szybki przelot. Zamknięcie pozycji,
najlepiej? Otwarcie pozycji, na przykład 4 kontraktów, 2 zamykam wręcz po jednym punkcie. Stop loss dwupunktowy, to jest zarządzanie, które ja stosowałem przez długi czas. Dwupunktowy stop loss, z 2 kontraktów biorę, 2 kontrakty zamykam po plus 1, przesuwam stop lossa na minus 1, czyli mam na break even. Następny kontrakt zamykam po 4, czyli przy tej korekcie 1 do 1, to bym zamknął przy 2,5, tak? Jeżeli mówimy o tym przykładzie 2,5, zamykam po ziemi niczyjej 2,5. Stop lossa przesuwam tutaj na 0 albo zostawiam, a 4 kontrakt jedzie na szczyt. To jest mój runner, tak? Zamykam, odchodzę od wykresu, target na szczycie, tak? Albo trailing stop, ale temu 4 daję szansę, bo a nóż jemu się powiedzie. Ale ja już jestem spokojny, moje myśli są gdzie indziej. Ja już wiem, że zarobiłem na tym jednym, ten swój target dnia, a ten mi daje potencjalną szansę ugrania tego, o co grałem, tak? O co grałem więcej. Także w taki sposób to jest skalowanie do dołu, czyli tylko to wynika z tego, że musimy mieć zbudowane bardzo silne to, edge. Czyli precyzyjne wejście, wiemy, w które miejsce wchodzimy. Na przykład sygnał. Możecie popatrzeć na to z punktu widzenia tego sygnału nakład versus rezultat. Na koniec chciałem wam przypomnieć o tym, o co mi chodziło w tym wykładzie. Wybór zagrania jest mniej istotny, sam setup, od tego, od wpływu mentalnego na jakość tradingu, na to, jak my się będziemy czuli i czy my dobrze w tym się będziemy czuli, czy my nie będziemy zmieniali swoich zasad. Bo zasady możemy sobie zbudować, zaplanować, tylko najgorzej jest, jak wpadamy w jakiś ciąg i zaczynamy przy tym kombinować, zmieniać. To musi być wszystko połączone i wszystko zgrane. To musi być dopasowane do nas i do naszego otoczenia. To my musimy znaleźć swoje miejsce na wykresie, to jest bardzo ważne. I to powinniście zapamiętać, że trzeba spojrzeć w lustro, tak? Trading, typowy, klasyczny trading, taki dzienne siedzenie przy taśmie, jest samotnym i osobistym przedsięwzięciem. Co działa na jedną osobę, niekoniecznie tak samo działa na drugą. To ty musisz dopasować to do siebie i znaleźć siebie na tym wykresie i sobie to poukładać. To jest bardzo ważne. I wpływ, i to, w jaki sposób będziecie tradowali, to ma również wpływ mentalny na to, jak będziecie długo tradowali na wasz trading. Na koniec chciałem zaprosić jeszcze raz na bezpłatny 8-godzinny kurs inwestowania, który jest dostępny w ramach XTB. Tam zobaczycie odnośnie wolumenu i tam zobaczycie między innymi, tam mówię sporo o tym wskaźniku, o którym mówiłem w czasie dzisiejszego wykładu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie i życzę owocnych sukcesów.